Władze Radomia chcą przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje w szpitalu i pogotowiu. Już w najbliższą niedzielę radomianie spotkają się na tradycyjnej Wigilii na Deptaku. A na koniec zachęcimy do czytania, polecając kolejną lekturę w naszym cyklu Książka na Weekend. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie dziennika. Władze Radomia podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, w trakcie której odbędzie się głosowanie w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok, wprowadzą dwie autopoprawki dotyczące służby zdrowia. Chodzi o zwiększenie puli pieniędzy na nowe inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Prezydent Radosław Witkowski zaproponuje radnym, aby na inwestycje w miejskiej lecznicy przekazać o 600 tysięcy złotych więcej niż pierwotnie zakładano w projekcie przyszłorocznego budżetu. W sumie szpital będzie miał do swojej dyspozycji 4,5 miliona złotych. Dzięki tym funduszom będzie można wyremontować m.in. przychodnię specjalistyczną dla dzieci i młodzieży, poradnię skórno-wenerologiczną i poradnię stomatologiczną. Więcej pieniędzy na inwestycje ma także otrzymać pogotowie. Zaproponuję radnym poprawkę do budżetu i stworzenie nowego paragrafu na zakup nowej karetki pogotowia, dla pogotowia ratunkowego i przeznaczenie na ten cel kwoty 500 000 złotych. W przyszłym roku szpital będzie chciał również pozyskać pieniądze na inwestycje z Unii Europejskiej. W tej chwili opracowywane są 3 wnioski o dofinansowanie. Jeden projekt to jest kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Będziemy starać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i kwota 11 milionów złotych jest przewidziana w projekcie. Drugi szpital to jest termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i to jest projekt na około 5 milionów złotych. Mówimy tutaj o termomodernizacji tego budynku, w którym dzisiaj znajduje się nefrologia i patomorfologia. Trzeci projekt dotyczy natomiast poprawy jakości świadczonych usług medycznych na oddziale kardiologii poprzez zakup nowego sprzętu. Wartość tego projektu to około 2 miliony 800 tysięcy złotych. Władze Radomia zapraszają mieszkańców do udziału w tradycyjnej Wigilii na Deptaku. Nie zabraknie pysznych tradycyjnych potraw, kolęd oraz świątecznej atmosfery. Wigilia na Deptaku organizowana jest w Radomiu od kilku lat. W najbliższą niedzielę ponownie mieszkańcy będą mieli okazję spotkać się i złożyć sobie świąteczne życzenia. Wigilia rozpocznie się o godzinie 15 od mszy świętej w katedrze. O 16 spotykamy się na placu Kolaciego na ulicy Żeromskiego i tam tradycyjnie miła, ciepła, świąteczna atmosfera, okazja do tego, żeby spotkać się, połamać opłatkiem, złożyć sobie najlepsze życzenia. A na mieszkańców Radomia w trakcie Wigilii będzie czekało nie tylko coś dla ducha, ale również i ciała. Do tego spróbować wigilijnych przysmaków, które tak jak już to było w ubiegłym roku, poporcjowane, wydawane w porcjach. Nie będzie stołu, nie będzie tłumu, będzie po prostu miło, przyjemnie. Każdy, kto będzie miał ochotę spróbować tych potraw, dostanie swoją porcję. Świąteczny nastrój gwiazdkowemu spotkaniu na Deptaku zapewni chór Gospel Radom. W czwartek w samo południe władze, wykładowcy oraz studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego wzięli udział w spotkaniu płatkowym zorganizowanym w murach Wydziału Ekonomicznego uczelni. Była to okazja do podsumowań 2016 roku i zaprezentowania planów uczelni na 2017 rok. W 2016 był to rok bardzo pracowity, ale również z pewnymi sukcesami, dlatego że osiągnęliśmy zamierzone efekty i poziom zarówno badań, jak i dydaktyki. Nieco nas zmartwiły nowe zasady finansowania szkolnictwa, dlatego że okazuje się, że mamy 1200 studentów za dużo i będziemy mieli z tego powodu zmniejszony budżet na rok 2017. Ta wiadomość dotarła do nas, jak i do innych rektorów już po rekrutacji.
dwóch lat jesteśmy mocno na plus. To bardzo cieszy. Są to pieniądze na rozwój badań, żeby pomnażać środki i uczelnie rozbudowywać. Jeżeli chodzi o takie plany najbliższe, no to oczekujemy na decyzję ministra nauki szkolnictwa wyższego, pana premiera Gowina, decyzję w sprawie kierunku lekarskiego. Od tego wiele zależy i wstrzymuje wszelkie moje działania, jeżeli chodzi o wydawanie środków. W pańskiej opinii kierunek lekarski to jest ten kierunek, który jakby rozwinie, doda skrzydeł uczelni, wyniesie ją zupełnie na inny poziom? Nie tylko uczelni, ale przede wszystkim naszego miasta i regionu. Przecież to jest drugie miasto po Warszawie w Mazowieckim, a zatem bardzo istotny na mapie Polski i dlatego uważam, że tutaj wszyscy powinniśmy być tym zainteresowani, bo dla nas i dla pracowników uczelni to jest ciężki okres pracy. Natomiast dla środowiska, dla młodzieży radomskiej, która chce studiować na kierunku lekarskim, jest to bardzo ważny element. Czego życzyć w 2017 roku? Żeby był nie gorszy jak poprzedni. Również w czwartek na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym spotkała się drużyna Rosy Radom wraz ze wszystkimi drużynami młodzieżowymi. Nie zabrakło ciepłych słów, życzeń, ale także rozmów o najbliższych meczach. Ten sezon jest trudny, ale damy radę, podkreślali zawodnicy Rosy. Co najbardziej z tego powoli kończącego się 2016 roku zapamiętasz? No wiele rzeczy zapamiętam, tak? Począwszy od zdobycia Pucharu Polski z Rosą, po srebrny medal, występy w reprezentacji, przez w sumie pierwszy taki oficjalny mecz w reprezentacji, co poczyniło nam awans na Eurobasket. I zdobycie super pucharu. A jak oceniasz ten rok pod względem swojej osoby, pod względem indywidualnym? Co udało ci się poprawić, czym jesteś lepszy niż w poprzednich latach? Na pewno gram trochę odważniej, czyli na pewno nabrałem trochę większego doświadczenia niż miałem przychodząc tutaj. Ciężko powiedzieć. No, staram się poprawiać praktycznie każdy element i jestem zadowolony ogólnie z tego roku. Plany na ten nadchodzący 2017 rok? Na tą chwilę, no nie będę ukrywał, powiem, że chcemy tą drużynę scalić, chcemy, żeby zawodnicy po kontuzjach wrócili do treningów. Od początku sezonu borykamy się z tymi problemami, no, ale no, patrzymy optymistycznie w przyszłość. Na razie próbujemy ustabilizować formę, a o celach jeszcze przyjdzie w późniejszym terminie porozmawiać. Na zbliżający się weekend polecamy Państwu kolejną pozycję w naszym cyklu Książka na weekend. 13 pięter Filipa Springera to wciągająca reportażowa opowieść o ludziach żyjących w mieszkaniach kupionych na kredyt. Większość opowiedzianych tu historii jest tragiczna. Żeby ich wysłuchać, autor trafił do mieszkania w piwnicy, kontenerze, garażu i małej gastronomii na 5 piętrze kamienicy i przekonał się, jak rzeczywistość może różnić się od marzeń. Książkę recenzuje Dariusz Wróbel z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. "13 pięter" to książka, która jest według mnie jedną z najważniejszych książek, jakie powinien przeczytać moje pokolenie. Wszyscy, którzy zastanawiają się, czy brać kredyt i zażynać się do końca życia, czy nie brać i mieszkać z rodzicami i teściami i serdecznie się nienawidzić, czy po prostu rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady i mieszkać gdzieś w namiocie.
książka rewelacyjna, świetna. Wiele osób uważa, że budzi złość, budzi irytację, niechęć, frustrację. Pokazuje bowiem problem niemal odwieczny w Polsce, bo i tej współczesnej, i tej PRL-owskiej, i tej przedwojennej, o tym, że cały czas ludzie mają ten sam problem. Nie mają albo gdzie, albo za co mieszkać. Warto sięgnąć po tą książkę i przeczytać ją sobie w spokoju, w domu, pod dachem, bo okazuje się, że nieważne, że ten dach mamy, ale za co go mamy i gdzie go mamy. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka Słonecznej TV. Tym razem Daria i Aneta sprawdzają, jakie nowości gadżety powinny znaleźć się w kosmetyczce każdej kobiety i czy naprawdę pomogą zadbać o urodę. Mam taki bardzo, bardzo ciekawy gadżet. Ręczniczek? Ściereczka do kurzu, co to jest? Nie, dotknij, jakie to jest mięciutkie. No mięciutkie, jak milutki kocyk. Tak, to jest ściereczka do demakijażu. Naprawdę? Tak, wystarczy nam tylko czysta woda do tego. Moczymy tą ściereczkę i zmywamy makijaż. Ona zmyje nam nawet wodoodporny makijaż. Mhm. I co jest świetne w tej ściereczce, że można ją normalnie prać w pralce. I uwaga, można aż 1000 demakijaży wykonać jedną ściereczką. Mhm. I czy po każdym demakijażu jakby też musimy ją uprać? No tak, musimy ją umyć. Nie musimy jej prać, ale możemy ją po prostu umyć pod kranem. Na przykład i wysuszyć. I wysuszyć, tak, ale wiadomo, że co jakiś czas warto ją po prostu wrzucić do pralki, nic się z nią nie stanie i po prostu sama woda i ta ściereczka i mamy już cały demakijaż. Premiera tego odcinka Słonecznej TV o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Vectra. A już teraz jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce programy. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia. Kadrowe w Rosie. W czwartek radomski zespół opuścił Łukasz Bonarek. Zawodnik został wypożyczony do występującego w polskiej lidze koszykówki TBV Start Lublin. Barwy tego klubu Bonarek ma reprezentować do końca sezonu. Z kolei swój kontrakt z Rosą przedłużył Jarosław Zyskowski. Kolejne ligowe spotkanie podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego rozegrają w niedzielę o dość nietypowej porze, bo już o godzinie 12.40. Termin spotkania jest spowodowany transmisją w Polsacie Sport. Rywalem Rosy będzie Asseco Gdynia. Po ostatnich ligowych wpadkach wszyscy zawodnicy oraz sztab szkoleniowy powtarzają, że w niedzielę nie będzie miejsca na jakąkolwiek pomyłkę. W niedzielę swoje spotkanie rozegrają też siatkarze Cerro Czarnych Radom. Podopieczni trenera Roberta Prygla w kolejnym wyjazdowym spotkaniu zmierzą się z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Zespół z województwa warmińsko-mazurskiego wyprzedza wojskowych w ligowej tabeli. Dlatego ewentualne zwycięstwo pozwoli Czarnym znacznie zbliżyć się do czołówki. Początek meczu o godzinie 15.00. Na swoją halę po dwóch wyjazdowych meczach wracają siatkarki MKS Leclerc Radomki Radom. Podopieczne Krzysztofa Kubika zmierzą się z MKS Sanpajda Jarosław. Faworytem spotkania będzie zespół gości, ale siatkarki z Radomia liczą na przełamanie i pierwsze zwycięstwo. Początek tego meczu o godzinie 16 w hali publicznego gimnazjum nr 13 w Radomiu. To będzie wyjątkowy mecz. W sobotę o godzinie 17 na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu ze sztuczną nawierzchnią zostanie rozegrany mecz Oldboyów Broni Radom. Ta tradycja jest kultywowana od wielu lat, a udział w tym spotkaniu zapowiedzieli m.in. Dariusz Różański, Daniel Grymuła, Rafał Siadaczka czy Mikołaj Skórnicki. Masarnia Elmas zaprasza do sklepów firmowych na świąteczne promocje. Uwaga! W środę i czwartek dla klientów, którzy zrobią zakupy powyżej 50 zł, czekają smaczne niespodzianki. Masarnia Elmas. Wędliny znane od lat.
sobotę w Radomiu pogodnie, na termometrach 2 stopnie. W niedzielę pochmurno, opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W poniedziałek duże zachmurzenie, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 1 stopień powyżej zera.